Piotr Herman, Szpiegul.pl, cześć, u mnie wciąż lato, mam nadzieję, że u Ciebie podobnie. Ja pracuję nad kursem CCSIF, czyli Podstaw Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI, Corporate Security Intelligence, do którego dostęp został już przez jednych zakupiony, a przez innych zarezerwowany. Oczywiście pojawi się możliwość zakupienia, o, czekaj, bo odjeżdżam w dół, Fila, fila, fila. o, malutko, a, bardziej wycentruję się, o, jestem. To jest zabawa z takim statywem gimbalem, nie? Dobra, e, oczywiście pojawi się możliwość zakupienia tego kursu, ale o tym jeszcze nie czas rozmawiać. Ponadto pracuję nad moją częścią książki o wywiadzie i analizie w biznesie. Do tego dochodzą odcinki Szpiegu Life'a codzienne, do których też muszę się jakoś przygotować. Podcast OSS, Okiem Służb Specjalnych, chociaż w sezonie urlopowym, jak widzisz, nadają go co dwa tygodnie. Od września oczywiście już normalnie będzie co tydzień każdy odcinek. Na nudę nie narzekam i mam nadzieję, brrr, ale mnie wnosi wierci, i mam nadzieję, że u Ciebie jest podobnie. No chyba, że odpoczywasz właśnie na urlopie, czego serdecznie życzę Tobie, sobie i każdemu innemu, bo urlop to dobra sprawa. Dzisiaj, dzisiaj chciałem Ci opowiedzieć o y, ustrukturyzowanych technikach analitycznych, ale dumając nad tym tematem, no, stwierdziłem, że, ten temat, czyli ustrukturyzowane techniki analityczne, on byłby ok, gdyby wcześniej powiedzieć Ci o zarządzaniu cyklem analitycznym. No, a to jest nieco bez sensu, bez poruszenia tematu zarządzania analizą danych wywiadowczych. No i w tym wypadku nie mogę zapomnieć o poruszeniu tematyki błędów, błędów poznawczych w analityce. No i jednocześnie, w tym momencie pojawiła się taka myśl, u, a mnie możesz zapomnieć również o bezpieczeństwie cyklu analitycznego. No i tak dotarłem chyba do kwestii podstawowej, czyli do analizy wywiadowczej o tamtych rzeczach, które Ci powiedziałem. Na pewno sobie powiemy, ale kiedyś w przyszłości bo jednak w szpiegu life'ach mówię o różnych tematach oczywiście w takich yy, króciutkich, takich perełkach, cegiełkach nie wiem, diamencikach yy, w takich po prostu pigułach informacyjnych. Bo SzpieguLajf zastąpił już całkowicie cykl krótko. Oj, tak naprawdę jest to, jest to ten cykl, tylko że nazywa się SzpieguLajf i jest codziennie. <grych> Natomiast, no, właśnie chodzi o to, że taką pigułę informacyjną mogę dostarczyć, ale stopniując, więc może dziś opowiem Ci nieco o tym, czym jest i co to takiego ta analiza wywiadowcza. Co to jest ta analiza wywiadowcza? Ona pochodzi ze świata służb specjalnych, służb tajnych, wywiadu, kontrwywiadu. No i od tego właśnie zaczniemy. Przede wszystkim jest to zupełnie inny rodzaj niż analiza kryminalna. Analiza wywiadowcza nie jest analizą kryminalną i oddziel, odwrotnie. Analiza kryminalna nie jest y, analizą wywiadowczą. Z mojego punktu widzenia powiedziałbym, że analiza kryminalna może być jednym z rodzajów analizy wywiadowczej. O. Ja to tak widzę, co nie oznacza, że tak jest. Nie? Może ludzie mogą się sprzeczać o ja to. Ja jestem poza sprzeczaniem, ja patrzę praktycznie, więc więc na dziś to jest tyle, co jak chciałem miałem ci powiedzieć o analizie kryminalnej. W ogóle nie będę ruszał. Mówię dziś o analizie wywiadowczej. No to co to jest ta analiza wywiadowcza? No i tu cię zaskoczę. To jest praca intelektualna, to jest myślenie, to jest praca myślowa. Ona polega na tym, że dokładnie rozkładamy określoną sytuacją wywiadowczą, tak, tam część naszego rozpoznania, które nas interesuje na poszczególne elementy, czyli na części, na cechy, bądź na relacje. Ja bardzo często zwracam uwagę na relacje, bo badamy relacje również. Następnie właściwie te elementy zestawiamy ze sobą, systematyzujemy, konfrontujemy ze sobą, a następnie dokonujemy oceny. My jako analitycy zakładamy, nie? I dzięki takiemu zabiegowi te poszczególne elementy, poszczególne składniki tej analizowanej sytuacji wywiadowczej, czy też obiektu, który nas interesuje, które w rzeczywistości one pozostają ze sobą w, pewien, w pewnej nierozerwalnej zupełnie całości. To my, rozczłonkowując to niejako, możemy yy, po kolei zupełnie po kolei indywidualnie rozpatrywać każdy taki element. Wbrew pozorom to jest, to jest genialne podejście. Ja oczywiście przypominam, że to jest metoda naukowa. My stosujemy metodę naukową, o tym mówiłem ileś tam odcinków do tyłu, a to jest a propos stopniowania tego, co ja mówię, że w Life'ie stopniuje mimo wszystko wiedzę, którą, którą Ci przekazuję. No, yy, to jest metoda naukowa. I w ten sposób rozpatrujemy. A? Rozpatrujemy daną e, sytuację, która nas interesuje, którą analizujemy. Istnieje zarówno wiele rodzajów analiz wywiadowczych, jak i wiele technik analizowania, tak? No właśnie owych ust. <coughs> Przepraszam Cię. Owych ustrukturyzowanych technik analitycznych. Mówiąc o rodzajach, ja mam na myśli e, takie analizy wywiadowcze jak jakościowe, e, czyli Ogólnie rzecz mówiąc, tekstowe, tak? Zajmujemy się analizą tekstu i to pod różnym kątem. Analizą tekstu jako tego, co wypływa, jaki sens jest tego, jaką, jakie informacje potrafimy z tego wyciągnąć, takie, które nas interesują, jak i na przykład analizą to już częściowo psychologiczna by była, dlatego, że potrafimy, jeżeli to jakaś jedna osoba wykonała jakiś tekst, no, analiza tekstu potrafi bardzo wiele o predyspozycjach, o cechach osobowościowych tej osoby, która sporządziła dany dokument, potrafi nam powiedzieć, tak? Ale, ale tak ogólnie mówię, techniki jakościowe ogólnie rzecz biorąc, tekstowe historyczne czyli zestawiamy historyczne dane no to, to jest bardzo częste przy, a propos metody naukowej przy wszelkich analizach akademickich to są zawsze to są zawsze dane historyczne. Yy, analizy ekonomiczne, no to nawet nie ma o czym gadać. Yy, ilość yy, jakościowe, tak? Yy, jako, nie, ilościowe, bo jakościowych mówiłem, ilościowe, czyli te wszystkie z cyferkami. Przede wszystkim statystyczne, ale nie tylko. Yy, dlaczego statystyczne, a nie inne na przykład? Oczywiście nie wymienia się ich, dlatego że niestety nie wszyscy jesteśmy z matematyką za pan brat i okazuje się, że Statystyka jest wystarczająco trudna dla ludzi, którzy z matematyką są na bakier, żeby w ogóle rozumieć, rozumieć zależności i wyniki takich analiz i w ogóle przeprowadzanie takich analiz. Niestety to jest smutne, co ja mówię, ale tak jest. Ale nie tylko statystyczne analizy ekonometryczne jak najbardziej, na przykład oczywiście. Czyli czyli, czyli mówimy o ilościowych, czyli wszędzie tam, gdzie są cyferki, cyferki tam gdzie liczymy, analizy socjologiczne analizy psychologiczne. To już przed mówiłem przy, przy analizie jakościowej, analizie tekstu, tak? E, analizy przyczynowe, czyli to są te analizy, w których e, ustalamy związki przyczynowo-skutkowe czegoś tam. E, no to chyba wszystkie wymieniłem. Aha, nie, jeszcze na przykład analizy strukturalne. Dzisiaj, dzisiaj bardzo popularne, bardzo fajne zresztą, w ramach socmintu, czyli, czyli źródeł z, z mediów społecznościowych, tak? Czyli m, analizy sieci społecznych. Bardzo fajne analizy, bardzo interesujące, potrafią dawać bardzo, ale to bardzo interesujące wyniki. Więc, jak widzisz, analiza wywiadowcza, bo tylko o niej dzisiaj mówimy, jest procesem złożonym. Jej efekty stają się zwykle punktem wyjścia do działań kolejnych, które będziemy podejmować my, bo my jako analitycy, tak? Bo ja w tym momencie się utożsamiam, tak? Powiedzmy. Czyli my, jako analitycy, bądź osoby, którym zlecimy, tak? Bardzo oględnie to powiem, zbieranie danych wywiadowczych. Skuteczność analizy jest bardzo istotna i zależy od posiadania właśnie zweryfikowanych i sprawdzonych danych wywiadowczych. Ja już mówiłem kiedyś o ocenie która następuje zarówno na etapie zbierania informacji, czy, czyli ta, ta ocena źródła, ocena, to znaczy źródła wiarygodne, niewiarygodne, jak było w przeszłości, i tak dalej, ocena samej informacji, czy ona jest wiarygodna, niewiarygodna, tak dalej, bo jakoś już osadzamy ją w kontekście, później na etapie analitycznym dodajemy jeszcze ocenę pod kątem pilności, to, to, to jest bardzo ważne. Bo, bo chodzi o to, żeby dokument dotarł zawsze do właściwej osoby na czas, pilność. To już jest trzeci, już mamy przestrzenny od, trzy, trzy, nie wiem czy to widzisz, ale mamy układ współrzędnych trzech, nie dwóch, to już mamy przestrzenną ocenę informacji. A, to takie matematyczne gadanie. Dobra, najważniejsze, ja przypominam, że efektem analizy jest zawsze, ale to absolutnie zawsze dokument. I analityka wywiadowcza. Po co ona w ogóle jest? Jak każda w ogóle analityka, to się odnosi do całej analityki, nie tylko do wywiadowczej. Ona musi dostarczać wartość dodaną informacji i ona to zapewnia. W jaki sposób? Po pierwsze, poprzez zaangażowanie analityka sporządzającego, daną analizę w obiektywizm. Tu chodzi naprawdę o twardą ocenę informacji tych danych. Pamiętajmy, że one się przekształcają w informacje, informacje w informację wywiadowczą. Ta może zostać wykorzystana również jako informacja kierownicza, decyzyjna. No więc yy, twarde zaangażowanie w obiektywizm. Twarda ocena informacji. Wyraźna obrona osądów. To musi być widoczne. To tylko zwiększa wiarygodność analityka wobec odbiorcy. A nie zapominaj, że odbiorca, mówię o analizie wywiadowczej, zajmuje się często złożonymi i bardzo wrażliwymi kwestiami, na przykład natury politycznej. No, odnosząc to do dzisiejszej sytuacji, to możemy się tylko zastanawiać, czy, yy, yy, czy prezydent Biden podjął decyzję w oparciu o twarde dane, obiektywne czy nie. Ja nie oceniam. Nie oceniam, bo ja w ogóle się nie zajmowałem tym i wcale nie mam pewności, że Amerykanie przegrali i nie wiedzieli, co ich czeka. Wcale nie jestem tego pewien. Nie wiem, jak było, nie zajmowałem się tym, a polityką na tym kanale się nie zajmuję, więc, więc ja chciałem tylko dać taką, taki przykład, nic więcej, jeżeli chodzi o dane wywiadowcze. No i, i drugą taką wartością dodaną jest dostarczanie produktów analitycznych właściwym osobom na czas. To o tym mówiłem przy ocenie pilności informacji. To wszystko po to, aby analizy były przydatne, i to one muszą być przydatne tak przy okazji dwojako dwojako. Po pierwsze, w podejmowaniu decyzji przez decydenta, a po drugie, muszą być wykorzystywane do zarządzania gromadzeniem kolejnych danych wywiadowczych do wykonania tej konkretnej analizy. Bo pamiętaj, że wykonując analizę, to nie jest tak, że bazujesz na danych historycznych, tylko które ci już dostarczono. W trakcie brakuje ci w tej układance, w tej późlu. Zawsze czegoś, yy, zawsze będziesz starał się znaleźć informację, którą będziesz mógł zapełnić. Jeżeli nie będziesz miał nic do wyboru, to wtedy użyjesz tej informacji, która jest, pochodzi z nieznanego źródła, jest niewiarygodna, albo nawet nie użyjesz informacji, tylko uży, użyjesz jakiejś nawet nie hipotezy, jakiejś tezy analitycznej i będziesz to oczywiście bardzo zaznaczał. Wszystko po to, żeby móc skompilować sensowny, i efektywny obraz, efektywna analiza, żeby była to są takie, jeżeli chodzi o wartość dodaną. Jeszcze chciałbym Ci powiedzieć, bo strasznie dużo gada, ma już 12 minut rozmawiał, o trzech mnożnikach siły. Mnożniki siły, czyli to, co z wielokrotnia siłę samej analizy, jej wykorzystania, czyli są takie trzy mnożniki siły analitycznej, które umożliwiają dostarczanie analiz najwyższej jakości. Po pierwsze chwila. Po pierwsze, to są informacje zwrotne. To są te informacje, które odbiorcy przekazują analitykowi, analitykowi, mi na przykład, na temat tej konkretnej analizy, wyjaśniając, wyjaśniając analitykowi, mi, tobie, jeżeli się tym zajmujesz, wyjaśniając, na jakie pytania najbardziej poszukuje odpowiedzi, potrzebuje jej i nie zna jej. To jest po pierwsze. Drugim mnożnikiem siły to jest stosowanie zasad oceny informacji i zasad wydawania ocen analitycznych. To pomaga analitykowi w zarządzaniu zalewem danych, rozpoznawaniu trendów i identyfikowaniu no, wszelkich takich prób oszustwa, czyli maskowania działań strony przeciwnej, bo mówimy o analizie wywiadowczej, analizie w służbach wywiadowczych i kontrwywiadowczych. I, i ostatnim takim mnożnikiem siły są standardy analityczne. Standardy analityczne, one są wykorzystywane do wyrównywania różnic pomiędzy ekspertami, którzy mają jakby to powiedzieć uzupełniające się specjalizacje merytoryczne. O, ich interakcja tych ekspertów, taka synergia, ona usprawnia po pierwsze pracę zespołową, a po drugie dzięki temu ta praca, praca analityczna jest bardziej produktywna. Sam produkt analityczny kiedy używamy różnych ekspertów, różnych specjalizacji, wzajemnie się uzupełniających, on posiada taki produkt analityczny naprawdę najwyższą jakość merytoryczną. A ze swojego doświadczenia powiem, że bardzo niebezpieczne są dwa typy analityków: analityków wywiadowczych. Po pierwsze tacy, którzy preferują wyjaśnienia pośrednie, czyli odrzucają te wyjaśnienia, które są o wysokim bądź o niskim prawdopodobieństwie. A także tacy, którzy wykonują analizy pod z góry im narzuconą tezę. Co na przykład, moim zdaniem oczywiście takim skromnym, doprowadziła, to jest tylko przykład, doprowadziła do wojny w Iraku i do tego wszystkiego, co się tam dzieje. Wykonano analizy wywiadowcze pod określoną z góry tezę dotyczącą tych ruchomych, mobilnych, e, fabryk broni masowego rażenia. Które nie miały miejsca. To by było na tyle, jeśli, chciałbym ci, jeśli mógłbym tak powiedzieć w takiej pigule, czym jest, po co, i jak działa analiza wywiadowcza. Tym się chciałem dziś podzielić, bo myślę, że od tego trzeba zacząć, a później będę mówił o tych wszystkich sprawach. O cyklach, o zarządzaniu, o zarządzaniu cyklem wywiadowczym, zarządzaniu zbieraniem danych, o bezpieczeństwie cyklu wywiadowczego i tak dalej, i tak dalej. W ramach tych piguł, o których będziemy mówili sobie o analizie wywiadowczej, wywiadowczej. A na dzisiaj, na dzisiaj życzę Ci bardzo miłego dnia, słonecznego, masy pozytywnej energii i na dziś byłoby to chyba już na tyle. Piotr Herman, szpiegul.pl, miłego dnia. Cześć!